Witajcie, z tej strony Blumi, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, co się dzieje z twoją krwią wewnątrz komara. Komar, według statystyk, jest jednym z najbardziej zabójczych zwierząt na świecie. Choć rozmiary tego owada są bardzo małe, osiągają maksymalnie 6 mm i ważą do 2,6 mg, to uczeni zaliczają je do najbardziej zabójczych stworzeń na Ziemi. Choć nie każdy wie, to samce żywią się nektarem kwiatów, więc w żaden sposób nie mogą człowiekowi zaszkodzić. Natomiast komarzyce do powstania jaj w jajnikach potrzebują dużej ilości białka, którego wysysają wraz z ludzką krwią. Usta komara, właściwie trąba, składa się z wyrafinowanego systemu 6 cienkich, przypominających igłę ustników, które przebijają skórę i znajdują naczynia krwionośne. Istnieje możliwość, że przez zasysanie krwi komary mogą pozostawić w naszej krwi wirusy i pasożyty, które spowodują choroby takie jak gorączkę zachodniego Nilu, malarię, zikę i dengę. Na antenach i trąbach komarów jest ponad 150 receptorów białek, które pomagają komarowi w znalezieniu ofiary lub aby dowiedzieć się, czy dana kałuża lub zbiornik wodny posiada wystarczającą ilość składników odżywczych, aby utrzymać larwy komarów. Jako ludzie wytwarzamy zapachy, które poniekąd są nawigacją dla komarów. Śledzą one dwutlenek węgla, który wydychamy podczas snu i zbliżając się do nas wykrywają ciepło ciała i substancje zwane kwasami wydobywającymi się z naszej skóry. Proces żywienia komara jest niezwykle ogromnym wyzwaniem metabolicznym, ponieważ samica musi spożyć swoją masę ciała we krwi. Jednakże trawienie mączki z krwi jest niezbędne do zakończenia procesu tworzenia jaj. Jeżeli komar uzyska wystarczającą ilość ofiar, to jest w stanie żyć do 3 tygodni i złożyć ponad 100 jaj. Co ciekawe, patogeny, na przykład malarii, nie są przenoszone na potomstwo samicy, a jedyne potomstwo jest w stanie uzyskać je, podczas gdy ugryzie zarażonego człowieka. Dla patogeny malarii potrzebne jest 10-12 dni, aby zakończyć swój proces życiowy w komarach. Gdy samica spożywa mączkę z krwi, komórki wysielające jej jelita wzielają enzymy, proteazy, pakowane w małe kropelki, zwane również jako pęcherzyki, które następnie uwalniają się do jelita w celu rozbicia białek krwi. Jeżeli chciałbyś dostać serduszko pod komentarzem, to napisz komar. Więc jak mogliście zauważyć, w tej 6-milimetrowej skorupie komara istnieje dość specyficzny układ trawienny, rozrodczy, jak i na zewnątrz posiada on receptory, przez które może nas wywęszyć nawet w ogromnym pokoju. Także, jeżeli materiał przypadł ci do gustu, to możesz zostawić kciuka w górę. Więc to by było na tyle, trzymajcie się, cześć!